Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj przygotowałem dla Was grę Carrier. Ekskluzywny tytuł na konsolę Sega Dreamcast. Carrier jest survival horrorem w takim klasycznym ujęciu, jakim znamy z trzech pierwszych części Resident Evil, aczkolwiek tutaj, ponieważ konsola już była mocniejsza niż pierwsze PlayStation, to wiadomo, zdecydowano się całkowicie zrobić grę w trójwymiarze, nie korzystać z prerenderowanych teł. Podobnie zresztą jak Dino Crisis, który tak naprawdę pojawił się jeszcze na pierwszym PlayStation. Mało pewnie osób kojarzy Carriera. Ja się w sumie nie dziwię, bo tytuł mało znany, nawet w Polsce podejrzewam, że niewiele osób w to grało. Historia w Carrierze jest absurdalna, znaczy może nie absurdalna, ale tło historyczne gry jest absurdalne. Jakieś tam, że ziemia się podzieliła na półkulę północną i południową, które zaczęły ze sobą walczyć i półkula północna stworzyła super lotniskowiec, który miał najechać ku półkulę południową. No bzdury takie totalne, że głowa mała. To co jest ważne, podczas gdy ten super lotniskowiec przemieszczał się na południe, gdzieś na morzu, na Pacyfiku, znalazł jakiś nie wiadomo co, obcego pochodzenia, wziął to na pokład, no i wskutek tego, że statek przewoził rakiety nuklearne, wskutek promieniowania okazało się, że jest to jakaś taka istota, roślina, która zajęła ten statek, zaczęła ten statek przejmować, no i ludzi zamieniać w zombie, takie jakby. Potem się to oczywiście rozwija, jest tam jakiś taki motyw, nawet biblijny lekko. I w zasadzie ta druga część tej historii mogłaby być autonomiczna, bez tych jakichś tam północna, południowa kula, głupoty jakieś tam. No i oczywiście ze statkiem urywa się kontakt, więc zostaje wysłany oddział dwuosobowy, oczywiście, a jakże, którzy mają to zbadać. No i my wcielamy się w gościa, który ma najbardziej kretyńskie nazwisko w grach wideo, czyli Jack Inglese. No i towarzyszy mu jeszcze koleżanka, jak ona się nazywa, teraz nie pamiętam, Jennifer? Nie Jennifer, jakieś takie głupie też imię ma. No i razem przybywają na statek. Szybko okazuje się, że statek, w zasadzie przybywają na ten statek, ale zostają zestrzeleni, no i są zostawieni sami sobie. No i starają się zobaczyć co tam na tym statku się dzieje, no i oczywiście jak to zwykle w takich grach bywa, trzeba uratować świat w koniec końców, bo zagrożenie jest globalne, jak się nagle okazuje. Tak jak powiedziałem, Carrier to taki typowy survival horror z tych takich klasycznych. Niestety problem jest taki, że twórcy to tak naprawdę, tutaj jeszcze taka ma ciekawostka, deweloperem jest Jaleco. Nie jest to może znany deweloper za bardzo, on już nie istnieje, bo zbankrutowali chyba 7 lat temu, ale powiem Wam, że jak sobie na Wikipedii zobaczyłem, to oni trochę tych gier przerobili. Myślę, że kilkaset gier na przeróżne platformy Jaleco stworzyło, wydało naprawdę dużo, taki prężny, aczkolwiek tak szczerze mówiąc nie kojarzę żadnej gry, która byłaby jakoś tak mega popularna, popularnym tytułem, które by Jaleco zrobiło, ale taka ciekawostka. No więc, tak jak mówię, klasyczny survival horror, zdecydowano się przejść w tą grafikę 3D i to jest dosyć spory problem, bo nagle się okazało, że Dreamcast nie jest tak mocarny, jak się na początku wydawało, i w niektórych lokacjach gra wchodzi w tryb slow-mo, czyli jak jest za dużo obiektów, zaczyna działać po prostu w zwolnionym tempie, bo po prostu Dreamcast nie wyrabiał wtedy na generując całą tą oprawę w czasie rzeczywistym, aczkolwiek powiem Wam, że umieszczenie akcji na lotniskowcu było w mojej opinii bardzo słabym pomysłem. Znaczy może, wiecie, sama lokacja może wydaje się spoko, ale w momencie kiedy się zagra, to nagle się okazuje, że wszystkie lokacje w tej grze składają się z metalowych ścian, metalowych sufitów i metalowych podłóg. I każdy jakiś inny obiekt, który nie jest metalową ścianą, który gdzieś tam w lokacji widzisz, krzesło albo coś, to jest jak oaza na pustyni, po prostu wow. Bo tak naprawdę te lokacje są strasznie nudne i takie smutne, smętne i gra jest mocno depresyjna, muszę przyznać, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o zaskakiwanie, gra w zasadzie niczym Cię nie zaskakuje, żadna lokacja Cię niczym nie zaskoczy, bo jest cały czas wałkowane to samo. I to jest główny, wydaje mi się, zarzut Carriera, że
Jest, Resident Evil miał te lokacje nawet prerenderowane, ale tamte lokacje miały jakiś taki swój charakter, tak? Te poszczególne, nie wiem, pomieszczenia rezydencji, czy potem miasto Raccoon City. Tutaj w zasadzie te lokacje nie mają żadnego charakteru, są takie, można powiedzieć, upitolone trochę na szybko. Znaczy, oczywiście to tak nie było, ale tak wyglądają przynajmniej. I trzeba przyznać, że gra zaczyna w pewnym momencie męczyć, zwłaszcza, że jest tutaj koszmarny backtracking. Ale zanim do tego backtrackingu dojdziemy, to jest jeszcze coś takiego, że bardzo często w grze nie wiadomo, co zrobić. Gra jakby nie określa na mapie, gdzie trzeba iść. Nagle okazuje się, że statek jest ogromny, składa się chyba z 6 poziomów, pomiędzy którymi możemy przemieszczać się windami. I bardzo często jest tak, że nie wiadomo, co trzeba zrobić. Absurdalnym elementem tutaj tej gry jest to, że czasami, aby popchnąć fabułę, musimy stanąć przed odpowiednimi drzwiami, żeby otworzyła się cutscenka. Bez tego nie przejdziemy, więc czasami jest tak, że chodzisz po całym statku i nagle stoisz przed drzwiami, chcesz się otworzyć, odpalać się cutscenka, w której koleś ci powie, że musisz iść tam gdzieś, nie? I wtedy idziesz tam. Także to jest w ogóle masakra, jeżeli chodzi o całą logikę całej tej gry, jest męczące strasznie, zwłaszcza, że tak jak mówię, te lokacje nie zachwycają, a trzeba wielokrotnie się po nich łazić w tą i z powrotem. No i jest to niestety dość męczące. W grze oczywiście strzelamy do zombiaków. Tutaj mamy jakieś takie postacie zainfekowane tym wirusem, zmieniają się w jakieś takie roślinopodobne stwory. Natomiast bohater, który ma najbardziej idiotyczne nazwisko na świecie, używa pistoletu, który ma najbardziej idiotyczną nazwę na świecie. Mianowicie nie rozumiem tego. Próbowałem to na internecie znaleźć, bo nie wierzę, że to nie jest jakiś błąd, że pistolet, z którego strzela, nazywa się 19 O'Clock. Nie rozumiem, o co tu w ogóle chodzi. Jest to w ogóle jakiś totalny absurd. Natomiast cała reszta pozostała bez zmian. Zbieramy przedmioty uzdrawiające, zbieramy amunicję oczywiście, zbieramy przedmioty, które trzeba gdzieś tam użyć, aczkolwiek tych przedmiotów też tak za dużo nie ma. To, czego mi bardzo brakowało, to cutscenek prerenderowanych. W tamtym czasie wszyscy szli w tą grafikę 3D i tutaj te cutscenki w pełni w 3D są takie mega biedne i wyglądają, no słabo to wygląda. Natomiast pomimo tego, że ta gra jest jakaś taka smętna ogólnie, jakoś tak powiem Wam, że wciągnęło mnie to i grałem w to i powiem Wam, że jakoś nie mogłem oderwać się, dopóki nie skończyłem. Aczkolwiek koniec końców potem uznałem, że to jeszcze ciekawostka, bo jak skończymy pierwszy taki całą grę, tak, którym się gra Jackiem Inglesem, mamy drugi taki mniejszy epizod, który zawiera, nie wiem, może z 25% pierwszego epizodu, kiedy sterujemy tą gościówką. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, kto, jak powstał plebiscyt, kto ma największe łydy w grach, no to będzie to ta gościówka. Jest ona tak koszmarnie zaprojektowana. Łydy to ma jak Pudzianowski, nie wiem dlaczego, ale ta postać jest po prostu jakaś taka dziwna. Ma małą głowę, wielkie łydy, wielkie bary i ogromne bufory. Także wygląda to jakoś tak totalnie dziwnie, jakby ci w Jaleco nie opuszczali nigdy swoich pieczar i nigdy kobity nie widzieli na oczy. Także gra, nie powiem, że jest zła, jest taka średnia i wydaje mi się, że miejscami jest mocno nierówna, bo ma kilka momentów, które potrafią się podobać, ale ma też dużo momentów, które się po prostu nie podobają. Aczkolwiek no, to jest jeden tak naprawdę Dreamcast posiada dużo survival horrorów totalnie nieznanych i unikalnych dla tej konsoli. I to jest fajne, bo nagle odkrywacie gry, o których wcześniej nie wiedzieliście. Tutaj wcześniej omawiane na przykład D2, chociaż nie omawiałem, był w materiale w Retrostory. Omawiałem, ale do D2 jeszcze wrócimy kiedyś. Jest All Bleed, jest właśnie Carrier, także dużo takich survival horrorów, które są mało znane i nagle się okazuje, że nie są to jakieś totalne krapy, aczkolwiek no, powiedzmy sobie szczerze, Carrier nie jest jakiś za dobrą grą. Gra wyszła w 2000 roku, no i zestarzała się niestety dość brzydko. Jednym z kolejnych elementów, który jest totalnie absurdalny, jest to, że w grze mamy takie specjalne bomby, które możemy podkładać, takie miny, które wybuchają po 5 sekundach, więc podstawiamy i musimy uciekać. To jest spoko, nie? To nie mam tutaj jakby... Tylko, że zostało to skopane w taki sposób, że
Te bomby można używać też na przeciwników, więc jak się podkłada bombę i się ucieka, no to wybucha i tam przeciwników zabija na jakimś obszarze. Tylko problem jest taki, że zawsze jak bomba wybucha, kamera zostawia bohatera i musi ci pokazać ten wybuch. Co jest dosyć problematyczne, bo wtedy nie wiesz tak naprawdę, co się dzieje. Nie widzisz bohatera, bo on jest poza kadrem, a akcja trwa nadal, więc jeżeli są tam jacyś przeciwnicy, to oni cię tam po prostu zaciukają, bo kamera musi ci pokazać, jak wybucha ta bomba, tak? To jest za każdym razem. To, co mogę pochwalić jeszcze, to są dosyć trudni bossowie, w zasadzie jeden boss, który jest dość trudny w grze. Gra jakby też jest trudna z tego powodu, że bardzo często brakuje energii i to jest też spoko, wydaje mi się, bo tu nie jest tak, że ta energia jest szastana na lewo i prawo, ona dosyć jest jej niewiele i faktycznie w pewnym momencie stajemy przed takim dość trudnym zadaniem, że nie ma amunicji, nie ma energii, a trzeba iść dalej. I to, co mi się też podobało, że w momencie, kiedy gramy ten drugi scenariusz, tą kobitką z wielkimi łydami, to amunicja, którą zebraliśmy wcześniej, w pierwszym scenariuszu, jej nie ma po prostu. Nie ma ani amunicji, ani nie ma tych fiolek uzdrawiających, więc tak naprawdę ten drugi scenariusz jest o wiele trudniejszy, chociaż tak jak mówię, krótszy. Niemniej dziwna to gra, powiem wam. Oczywiście nie zabrakło tutaj totalnie dziwacznego dubbingu. Całe szczęście gra, nawet w wersji europejskiej, ma też japoński dubbing. Jeżeli będziecie grać, to polecam grać z tym japońskim dubbingiem. Amerykański to jest klasa pierwszego rezydenta, także coś takiego. Także lepiej chyba grać po amerykańsku. Dodatkowo w ogóle słowa nie są synchronizowane z ruchem ust. Znaczy nawet te japońskie tak naprawdę, więc nie wiem do jakiego z języka była synchronizacja. Także no to, oczywiście to jest gra z 2000 roku i można jeszcze tutaj sporo wybaczyć, ale powiedzmy sobie szczerze, w tamtych latach pojawiały się gry, które miały o wiele lepiej to zrobione, a to niestety Carrier nie należy do tych tytułów, których jakoś się tam postarano o takie detale, żeby zadbać. No koniec końców nie jest to jakby najgorsza gra. Grałem w gorsze gry. Tak jak mówię, no jakoś mnie na tyle wciągnęło, że spędziłem przy karierze 12 godzin i uważam, że nie był to czas stracony, aczkolwiek dziś teraz patrząc globalnie na tą grę, faktycznie była ona taka dosyć, myślę, że dobrym słowem jest nijaka. Jakby brakowało jej jakby swojego charakteru. I widać to też po tym, że bardzo mało materiałów znajdziecie na internecie o karierze. W zasadzie to jest wszędzie, wszystkie materiały, które znajdziecie do poczytania o karierze, to jest w zasadzie tylko kopiuj wklej z Wikipedii i nic poza tym, tak? Jakieś tam poza to, nawet na, szukałem nawet na GameFAQ, bo byłem zainteresowany właśnie kilkoma kwestiami, między innymi tą nazwą tego pistoletu. Myślałem, że może tam znajdę jakieś odpowiedzi, jest tylko jeden opis całej gry, także no nie jest to popularny tytuł na pewno, więc a za tym, co za tym idzie, skoro nie jest popularny, jest to oczywiście nie był popularny, to jest dosyć rzadki i dzisiaj zdobyć karierę na Dreamcasta to dosyć spore wyzwanie. Pytanie, czy polecam? Słuchajcie, jeżeli jesteście turbofanami survival horrorów, skończyliście już wszystkie Residenty, Silent Hill, Dino Crisis i szukacie czegoś nowego, co jeszcze nie graliście, no to Carrier jest dla was, bo to jest właśnie, tak jak mówię, jedna z tych gier, które są mało znane, należą do dość popularnego gatunku survival horrorów, tych klasycznych, może dzisiaj już mniej, ale kiedyś. Więc jeżeli szukasz takich gier, to myślę, że Carrier jest fajnym tytułem, żeby go poznać, zwłaszcza, że to zawsze coś nowego, tak? Zawsze coś nowego, czego się wcześniej nie znało. Natomiast jeżeli chcesz po prostu tak sobie zagrać, nie jesteś fanem survival horrorów, chcesz sprawdzić, no to zobacz po tych gameplayach i sam stwierdź, czy to jest gra dla ciebie, bo w mojej opinii niestety no tytuł nie wygląda dobrze i podejrzewam, że ja tu jestem już tak, wiecie, trochę odporny na to, bo nie, trochę lat już gram w te gry i potrafię jakby, znaczy jak gram, to jakby nie oceniam ich pod kątem dzisiejszych czasów, tylko potrafię jakby w pewien sposób rozwarstwić to, że ta gra ma 22 lata. Natomiast dla młodszych graczy może to być całkowicie niezjadliwe i można się przy tym mocno umęczyć. No gra ma swoje problemy, widać, że Jaleco nie jest twórcą, który zjadł zęby na survival horrorach. Próbowali trochę, oczywiście
Powiem wam tak, grając to miałem wrażenie, że to jest druga część Deep Fira z Segi Saturn. O Deep Fearze oczywiście też tutaj materiał jest w to było grane, bo bardzo zbliżona jest ta historia. Natomiast tak naprawdę sama fabuła jest bardzo zbliżona tutaj do dwóch pierwszych części Residenta, nawet końcówka, kiedy bohatera załatwia typ z bazuki, z helikoptera, to jest w zasadzie jeden do jednego przeniesione z Residenta dwójki. I widać, że oni się tutaj wzorowali na tym, tylko że wzorowali się w taki sposób, że nie do końca wiedzieli, dlaczego tam to zagrało i pomyśleli, zróbmy tak samo, przenieśmy tylko gdzie indziej, dajmy innych przeciwników, to pewnie też się uda. No niestety nie, niestety się nie udało, więc jest to taki tytuł trochę wtórny, myślę, że to jest dobra nazwa, wtórny, chociaż ma kilka miejsc, w których można... Może nas zaskoczyć, ale koniec końców średniak. Średniak, którego tak naprawdę chyba nie polecam. Wystarczy, że obejrzysz sobie gameplay z tego filmu i sam stwierdzisz, czy to jest gra dla ciebie, czy nie. Chociaż podejrzewam, że większość stwierdzi, że niestety to nie jest gra dla mnie i będziecie mieli rację. No, to tyle. Nie zawsze w to było grane Console Edition, pojawiają się jakieś super znane tytuły. Ja akurat kariera grałem dawno, dawno temu na Dreamcastie. W wersji z kopii backupowej, że tak powiem. Nigdy tej gry nie skończyłem, bo tak jak mówię, była dość trudna, nie do końca było wiadomo, co zrobić, a było wiele więcej gier na Dreamcastie, które warto było skończyć, więc kariera trochę pograłem i zarzuciłem i teraz powróciłem do niego po latach. No i muszę przyznać, że nadal uważam, że nie jest to najlepszy tytuł. No, ale to tak to właśnie mniej więcej wygląda. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.